Nazywam się Stryjo, to jest Michał Bryndal, to jest Maciej Szczeciński, ja się nazywam Nikola Kołodziejczyk, jesteśmy w Korei Południowej na Charasum Jazz Festival. Jesteśmy po prostu pozytywnie zaskoczeni wszystkim, co tu się dzieje. Jest to totalnie postawione na głowie w pozytywnym sensie. Mam nadzieję, że świetnie się wpiszemy w formułę tego festiwalu. Bawimy się znakomicie, zaraz mamy zamiar porwać tłumy na strzępy. Michał Bryndal zatwierdza tą wiadomość. To jest doskonały festiwal i wielka frajda być z muzykami i ucztować z taką ilością publiczności, z jaką mam do czynienia. To jest po prostu rewelacja. Captain Planeta. Yo, planetarianie. Festiwal filmowy, festiwal teatralny, no i teraz festiwal jazzowy, moja specjalność. Duży bardzo festiwal, świetna organizacja, scena doskonale przygotowana, dobry dźwięk, także bomba. No ciekawy jestem na ten koncert, gram z moim kwartetem, który nazywam teraz Stary, no i gramy nasze takie z best of. Jesteśmy w Seulu i za chwilę rozpocznie się ostateczna generalna próba spektaklu Apolonia, który otworzy festiwal tutejszy. Stąd lekkie nerwy, ponieważ nie graliśmy od dawna, ale już pełna gotowość i za chwilę ruszamy do boju. Ostatnie poprawki kostiumów i do dzieła. Proszę o podpis. Zdziwiłem, jak Apolon jest takie. Tak? Tak. Dobry wieczór. Let's have a say good evening in Polish. We are particularly happy to be opening this festival with the production of Apolonia by legendary stage director Krzysztof Barnikowski. The rest, it means like Poland somehow. So yes. It's like our version of Apolonia. Zagraliśmy właśnie przedstawienie Apolonia reżysera Krzysztofa Warlikowskiego z Nowego Teatru w Warszawie, którym to przedstawieniem otworzyliśmy kolejną edycję Seoul Performing Arts Festival. Myślę, że ten temat, temat ofiary, czy sensu ponoszenia ofiary z życia dla jakichś celów jest uniwersalny i że
z tym tematem jest w stanie się utożsamić każda widownia, już na pewno koreańska, czyli kraju, narodu, który jest w wyniku wojny, czy konfliktu, czy nieporozumień podzielony tak dramatycznie. I dla nich jest to ciekawe, co my robimy i naszą ciekawość budzą ich reakcje. I akurat wydaje mi się, że ta widownia, która dzisiaj następca odbiła brawa, to jest właśnie ta widownia, dla której ten los, ten człowieka los jest w takim sensie zrozumiały, wspólny i uniwersalny. Przygotowaliśmy z koreańskimi aktorami przez 5 ostatnich dni czytanie Iwony Księżniczki Burgunda, Gombrowicza. Wszyscy byli troszeczkę zaskoczeni, ponieważ na początku spodziewali się, że będziemy raczej siedzieć i po prostu czytać, interpretować tekst, a ja tak rozruszałem, żebyśmy z kamerą poeksplorowali ten świat Iwony. Nie mieliśmy jakichś większych problemów w interpretacji. Myślę, że ten problem językowy z Koreańczykami nie jest znowuż tak duży. Oni są bardzo podobni do polskich aktorów, gdzieś we wrażliwości. To znaczy, nie wiem dokładnie, gdzie to jest ukryte, ale jest taki wspólny element. Odyseję w Seulu zagraliśmy 3 razy. Bardzo ciekawe, jak aktorzy w trakcie kolejnych spektakli uczyli się też sposobu komunikacji z publicznością, która zupełnie nie rozumie ich języka i zwraca uwagę też na inne aspekty. To było niesamowite oglądać, jak z każdego spektaklu gdzieś intuicyjnie ich aparaty się nastawiają na ich wrażliwość. Żadnego zmierzchu, żadnego rodzaju pragnień i pozostanę obojętny na wszystko, co przytrafi mi się w drodze. Od tamtego oświetlonego okna w górze za mną do tego drugiego oświetlonego w dole przede mną podążałem po pewnej linii prostej, która oto przechodzi przez pana, ponieważ rozmyślnie stanął pan na niej. Cały dzień seulskich targów sztuki poświęcony jest sprawom teatralnym krajów Grupy Wyszehradzkiej, do której też należy Polska. Rozmawiamy tutaj przede wszystkim o uwarunkowaniach historycznych i politycznych tego, co się dzieje w teatrach w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, w Słowacji, w Rumunii. Jak się okazuje, sprawy pamięci, sprawy rozliczenia z przeszłością są tematem podstawowym, chociaż każdy z krajów traktuje je inaczej. To jesteśmy w Seoul Art Center i pokazujemy tutaj duety nieistniejące. To jest wspólne dzieło Katarzyny Kielewskiej, Leszka Dwyla i Mikołaja Trzaski. Gdzieś powiedziano o tym przedstawieniu, że przypomina filmy Wong Kar-wai'a. Czekamy na konfrontację z widownią koreańską. Jesteśmy bardzo ciekawi przejęcia. Jesteśmy w Busan na festiwalu filmowym w południowej Korei. Jest tutaj specjalna sekcja polskiego filmu. W ogóle ten festiwal się tym odznacza, że lubi polskie kino.
tu pokazuję mój ostatni film W ciemności i wydaje mi się, że oni to rozumieją, identyfikują się z głównym tematem tej historii i znajdują tam też swoje jakby koreańskie nuty i chodzi właśnie o to, żeby te dwa kraje przybliżyć i temu służą również takie akcje, które promują nasz kraj poprzez właśnie kulturę, co wydaje mi się najskuteczniejszym i najlepszym sposobem. Śpiewaj jeszcze o obiadku, błagam. Duże P Mariemów tutaj cały stragan to jest sęgrze, a ja nie domagam nagrytani, lecz mimo wszystko mój rym pójdzie do Ani, do Piotra, do Sylwii, do Tomka i teraz Filipa. Otwieramy. Dokładnie, mój rym to nigdy nie jest przypał. Freestyle, mój rym leci do Manola. Dawaj teraz. To jest rym, który podchodzi z rymem. Hola, hola, to rym do namiotu. Dokładnie tak, sprawdź to, nie jesteś na to gotów. Masz tu kilku kotów, co grają raga, a dokładnie sprawdź to, są jak huragan, są jak tajfun, jak tajfuny. Dokładnie sprawdź to, a mogę tu robić unik, unik. Jak ktoś robi mi martello, sprawdź to, te rymy cię rozpierdzielą. Oj, to się chyba wytnie na masterze, bo przekroba ma tego być nie może. Ja głęboko wierzę, to Polska i Korea Południowa, więc nie muszę uważać na słowa. Gorzej byłoby trochę na północy. Spójrz mi w oczy, spójrz w nie obiektywem. Zalewam moje ręce dobrą whisky, a nie piwem. A to nie jest obrzydliwe, to jest piękne. Sęgrzemy, mamy ten dźwięk.